sobie. Chciałabym wspomnieć też bardzo mocno, pamiętam jedną osobę w zasadzie w całym rozwoju literackim, to były takie bardzo mocne dwie osoby, o których chciałabym wymienić z imienia i nazwiska. I w piątej klasie uczyła mnie języka polskiego pani Ania Zalewska. I pani Ani Zalewska, pani Ania powiedziała mi coś, czego nie zapomnę do końca życia. Powiedziała mi, że mam zdolności literackie, że mam talent literacki. I ja to zdanie, proszę Państwa, zapamiętałam, to zostało we mnie. I to jest tak, że takie zdanie powraca echem. To nie musi być, to jeżeli, proszę mi wierzyć, to czasem jest tak, że nie do końca, to nawet nie z rodziny wyjdzie coś takiego. To powie ktoś, zdawałoby się obcy. Ale to, co Pani wtedy mi powiedziała, ja pamiętam do dziś, ja to noszę w sercu i dzięki temu nigdy nie przestałam. Ja podziwiam Panią, cieszę się, że Pani tak wysoko zaszła. I rokowanie są super. Dziękuję Pani Ani. Bardzo Pani dziękuję. A drugą osobą, taką, którą też pomijając grono polonistów, tak jak wspomniałam, to jest Pan redaktor. Tu moi przyjaciele są z Lublina, którzy też kojarzą Pana redaktora. On już nie żyje, to jest Pan redaktor z Radia Lublin, który prowadził z nami warsztaty krytyczno-literackie albo zajęcia z kreatywnego pisania. Tak czy siak Pan Franciszek Piątkowski, nieżyjący już Pan, który dostał ode mnie napisaną pracę na zaliczenie, był to esej. Pan, który przeczytał ten esej i w trakcie czytania siedział, ja po prostu czekałam, ja nie wiedziałam, czy to będzie wyrok, co to będzie. Pan Franciszek siedział i mówił tak, no, ciekaw jestem, co z Pani wyrośnie. powiedział mi, że posługuje się zdaniem krystalicznym, że mam talent literacki. I to było, i to właśnie takie drugie ze wspomnień, które bardzo mocno zapadły mi w pamięć i, no i myślę, przyczyniły się do tego, że wciąż piszę. A oprócz tych osób, to myślę, że mój dziadek był ważną osobą. Dziadek był dla mnie bardzo istotną osobą, dlatego że mój dziadek czytał moje pierwsze wypracowanie. To była osoba, do której przychodziłam i nieważne, cokolwiek by nie robił, w momencie, kiedy szłam z wypracowaniem, odstawiał to wszystko na bok i skupiał się na tym, by wysłuchać, co stworzyłam, co napisałam, mimo tego, że nie był osobą wylewną i nie powiedział mi wielu słów tak, natomiast ja czułam, że on jest obecny i że ja jestem ważna i że to, co napisałam, też jest dla niego ważne. Oprócz tego mój tato, który jest tutaj też obecny, jako pierwszy czytelnik. Jest moim pierwszym czytelnikiem, jest osobą, która zawsze dostaje teksty i zawsze pochlebne, ja recenzje od niego również dostaję, to też jest bardzo wznoszące. No i tato też ocalił wiersze, bo w pewnym momencie wiersze zaginęły. Na komputerze okazało się, że plik przestał istnieć, no i przypadek sprawił, że tato je miał na swoim dysku, więc wiersze ocalały i być może za jakiś czas ukażą się drukiem. No i oprócz tego jeszcze, bo tu jest cała masa osób, rodzina moja oczywiście, która jest tutaj obecna, też wspierająca. Jestem bardzo wdzięczna za to, że jesteście i że, no, zwłaszcza w tym ważnym dla mnie dniu, i osoby, które fizycznie uczestniczyły w procesie tworzenia tekstów, w procesie wydawniczym. Jest tutaj gdzieś z tyłu chyba Łukasz, który jest edytorem tekstów. Mój kolega ze studiów. Brawo! No i Pan Tomasz, wspomniany już wcześniej. Który jest taki troszkę... Brawo. Ja nazywam Pana Tomasza moim mecenasem. Różnie się, dziękuję. Za chwilę, a Laura poproszę, żeby przeczytała może fragmencik takiego ulubionego opowiadania, coś co... Ulubionego. Wszystkie są ulubione, bo to trudno powiedzieć, że... Ale wydaje mi się, że przeczytam Państwu taki najbardziej bliski, autentyczny fragment. To jest opowiadanie ostatnie, Pożegnanie z domem, które zresztą, tak jak wspomniałeś, jest opowiadaniem autobiograficznym. I to jest opowiadanie, które powstało w zasadzie ostatniego dnia spędzonego w rodzinnym domu, tutaj niedaleko zresztą w bloku przy ulicy Pocztowej, tam gdzie było mieszkanie moich dziadków. I chyba chciałabym Państwu właśnie to przeczytać, wydaje mi się, najbardziej bliskie.
Tyle we mnie straty niestrawionej ogniem, ile smutku w oczach na widok tego domu. Przekraczam jego próg, rozglądając się po znajomych ścianach. Nic poza pajęczyną na nich nie zostało. Wyblakłe ślady po wiszących przez lata obrazach uświadamiają mi upływ minionego czasu. Zakurzony kredens, a na nim przybory codziennego użytku tych, którzy od dawna już tu nie mieszkają. W kryształowej, okrągłej popielnicy wciąż leży jego papierośniczka. Pamiętam, jak siadał i kręcił te swoje papierosy z namaszczeniem, cierpliwie nabijając kolejne papierowe tutki tytoniem. Trucizną, od której przez całe życie nie zdołał się uwolnić. Siadał na swym miejscu, przy okrągłym stole, ten dostojny senior, głowa naszej rodziny. Patrzyłam na niego, nie mogąc się nadziwić, jak może odczuwać przyjemność spalenia. Później z lekką obojętnością przyglądałam się już powtarzalnym gestom, rutynowym czynnościom. Po latach kręcił i dla mnie. Siadałam więc przy nim, niecierpliwie obserwując zręczne ruchy starzejących się dłoni. Im bliżej jego odejścia, a mego rozkwitu, z tym większą ciekawością podglądałam jego nawyki. A teraz to już tylko wspomnienie i relikt, który pozostał. Nieużywana od lat papierośniczka, spoczywająca na dnie kryształowego naczynia, przywodzi mi na myśl obraz jego osoby. Przechadzam się po domu, który świeci pustką. Na wiekowej biblioteczce z prawdziwego drewna, której ząb czasu nie zdołał naruszyć, stoją opasłe tomiska z tytułami znanych dzieł. Prus, Mickiewicz i Słowacki brylują tu pośród towarzystwa. Na półce wyżej kilka poradników działkowca, botaniczne leksykony i słowniki z zakresu zoologii. Powracam pamięcią wstecz i spoglądam na książki w różnym rzędzie ustawione. Tymi samymi oczami, jak wtedy, gdy przecierałam je z kurzu, gdy było tu jeszcze życie. Bawię się w odkrywce, przesuwając palcem po grzbietach przestarzałych utworów. Wyczytuję głośno ich tytuły. Przeglądam znajome książki jak ten, kto widzi je tu po raz pierwszy. Chcę pojąć ich tajemnicę na nowo, pochwycić ją zmysłami. Czuję ogromny szacunek do tych dzieł, bo niektóre, starsze ode mnie dwukrotnie, przetrwały przecież, nie uginając się pod ciężarem czasu. Spaceruję po dużym pokoju, zerkając w stronę rodzinnych pamiątek, a raczej w miejsca, gdzie kiedyś były, bo zdążyły się już rozejść, jak wspomnienia pełnej rodziny. Myślę sobie, że gdyby nawet tu pozostały, nie znaczyłyby już tyle, ile każda chwila, w której on z radością nam je pokazywał. Pamiątki muszę w sercu, powiadam, w najsekretniejszym miejscu przechowywane. Myślą i dobrym słowem dbam o ich nieśmiertelność. A teraz, kiedy znowu tu jestem, powracam pamięcią daleko wstecz, by przyjrzeć się nam z dystansu. I widzę małą dziewczynkę z wdziękiem robiącą gwiazdy na łące pokrytej zielenią i dwoje staruszków, którzy prowadząc się pod rękę, całe długie życie w ten sposób przemierzyli. I czuję zapach polskiego lata, bo wracamy z ogródka w chwili, kiedy słońce chyli się ku zachodowi. Babcia niesie w wiklinowym koszu świeżo zerwaną trawę dla królika. Wracając do domu, wstępowaliśmy często po lody, których smak do dzisiaj pamiętam. To smak beztroski i radości czasu dziecięcego. Czasu pięknego, który zawdzięczam moim dziadkom. Pięknie. Szanowni Państwo, kto ma ucho na piękną polską frazę, to wie, że Laura będzie pisać i będzie pisać jeszcze lepiej. Już pisze lepiej. Pytanie od Was, drodzy Państwo, śmiało. Nie ma oczywiście obowiązku, ale jest pytanie. Nie zadaję pytania, tylko powiem Ci tak, Laura. Padło na początku stwierdzenie, że dostaniesz świetne nagrody. Ja wiem, że one przed tobą stoją utworem, ale mówię tu do mojej koleżanki, że pewnikiem jest, że tak jak twój dziadek ma swoją ulicę w Radzyniu, że i ty takiej nagrody się doczekasz. Ja to pierwsza powiem. Naprawdę. To jest tak emocjonalne, tak piękne, takie uniwersalne treści, które poruszają. Dla mnie największą nagrodą będzie, jeśli ktoś z Państwa odnajdzie w którymś z tekstów fragment własnej historii i poruszy Państwa. To będzie największą nagrodą. To jest pewne. Tak jest. I za to dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy. Oczywiście bardzo, bardzo bym była szczęśliwa. To była ogromna przyjemność. Dziękuję, Adamie. Ja dziękuję. Chciałam podziękować Adamowi.
tutaj przy państwu, w towarzystwie państwa, za to, że się zgodził poprowadzić to spotkanie, bo jakoś tak czuło. To jest to, co powiedzieliśmy.